Klepałem liksie z ciekawości 3-2 VR6 A3, bo ostatnio zasypaliście nas pytaniami 3-2 VR6 2.0 TFS i co wybrać w A3? No i ceny A3 3-2 VR6 wyglądają następująco, grubo powyżej 30 tysięcy za zwykłego hatchbacka. Oczywiście znajdą się jakieś tam tańsze, ale nie wiem, w jakim one są stanie. Sportbacki to już naprawdę gruby hajs, grubo powyżej 30-40 tysięcy. W DSG w ogóle te ceny lecą w kosmos. Już nawet nie mówię o takim sportbacku w Poliwce, w DSG, gdzie prawie 70 koła one kosztują. Są dwa takie autka na sprzedaż. Naprawdę, co nowo, to miażdży. 2.0 TFSI znajdziecie, myślę, że za 25 koła i będzie to w miarę spoko auto. Natomiast ma też swoje bolączki. Bolączki ma też 3.2 VR6. Lecę do garażu na dół, przepalę swojego gniota i opowiem Wam, jakie są plusy i minusy obu silników. W ostatnich materiałach, gdy wrzucałem Wam A3 z 3.2 VR6 DSG w Quattro, pojawiło się sporo pytań, czy faktycznie warto tyle dać za takie auto, bo ceny rzędu tam 40 na 60, 70 tysięcy za taką furę to absurd. No i macie rację, ceny są totalnie zaporowe i pytacie, co lepiej, czy może wziąć za to 2.0 TFSI, takie jak to z DSG w Ośce, czy lepiej faktycznie dołożyć do tego 3.2 VR6 i cieszyć się tym dźwiękiem. Pytaliście też o Kopcia A3 i tak, mamy dokładnie te same silniki, nie wiemy kiedy jest oznaczenie, ale mocowo, konstrukcyjnie jest dokładnie to samo co tutaj, także EA113, ten sam blok, który był w 1.8 turbo, bardzo podobny i naprawdę super się to sprawuje, tak jak Kopcia mówił, nie pali to oleju, nie ma też większych problemów, no trzeba zrobić standardowy serwis typu zawory DV, odmy i te inne głupoty, no ale naprawdę fajnie się sprawuje. A co do 3.2, zaraz Wam powiem, co o tym myślę i czy warto to w ogóle kupić w takiej cenie. Więc odpowiadając na Wasze pytania, czy warto dać za zwykłą A3 z 3.2 VR6 40-50 tysięcy, już Wam mówię, absolutnie nie warto. Faktycznie jest to może jakiś tam fajny kruk, fajna furka i rary tasik, szczególnie w Poliwcie. Natomiast wykończenie tej A3, mówmy się, to jest 2005, tam 2008 rok, to szału nie robi. Plastiki czasem skrzeczą. Nie jest to tak dobrze wykonane jak A4, którą kiedyś miałem. No i jest dużo takich niuansów, które po prostu nie pozwoliłyby mi dać za tą furę więcej niż tam powiedzmy z 30 tysięcy. Także ktoś, kto wysypie tą furę za 5 dych, czy tam i w górę, totalnie chyba odleciał. No ale dobra, można sobie szukać. Faktycznie jest to rzadki silnik, nikt nikomu nie broni. Natomiast czy silnik 3.2 VR6 jest dobrą jednostką? Oczywiście, jest to fenomenalny silnik, fenomenalnie brzmi ostatni VR. Ktoś, kto jeździ VR-em, wie, jak ten silnik reaguje na gaz. Tam momentalnie jest strzał w plecy i to jedzie. Nie ma żadnej turbo dziury, nie ma mowy o takich rzeczach. Jest to naprawdę świetny, bezawaryjny silnik. Nikt nie powie, że jest on zły, bo też nim jeździłem, też szukałem takiej trójki kiedyś. Natomiast było kilka powodów, dla których odpuściłem ten silnik. Zaraz wam powiem dlaczego. No i największy minus tego silnika, tak jak Kopcia ostatnio w swoim wideo powiedział, waga, waga, waga i jeszcze raz waga. 2.0 TFSI jest około kilkadziesiąt kilogramów lżejsze od 3.2 VR6. No i plus napęd, Haldex. O tym Haldexie jest już multum materiałów na YouTubie. Każdy wie, jak to się sprawuje, wie, że lecą sterowniki, trzeba wymieniać oleje, cuda się tam dzieją, wyrzuca błędy. No i mówmy się, Haldex nie ma nic wspólnego z prawdziwym Quattro. Jest to napęd dopinany na tył, gdy macie uślizg przedniej osi, także dupy to nie urywa. Tak naprawdę jeździcie 90% czasu tylko z napędem naprzód, a cały wał, półośki sobie i dyfer tylko dźwigacie zbędny balast. No i ta waga, z tego co wiem, z tego co czytałem, Quattro a ośka to jest około 150 kg różnicy, także jest to sporo. Już w ogóle pomijam ostatnio chłopaki z WAG Performance, swoją drogą polecam, wbijcie sobie, poszukajcie na tym, uturbili sobie takiego sportbacka z 3.2 VR6 z DSG
i zważyli go i uwaga, wyszło tam 1600 kg z groszami. To jest kosmos, to jest większa waga od 335, które było wypchane na fullu. Także no naprawdę jest to sporo, no i ta masa zabija też te osiągi. 250 koni, wolno z saku, owszem, to jedzie, ale momentu nie ma tam zbyt dużo. No i jak na tą wagę, naprawdę przydałoby się tam troszeczkę więcej. Kolejna ważna kwestia w przypadku tych dwóch silników, tych samych nadwozi, to oczywiście ubezpieczenie OC. No i mamy 2.0 TFSI, mały piec, słabszy o 3.2 VR6, także spodziewamy się tańszego ubezpieczenia. No i w rankomacie wychodzi to następująco. Za 2.0 TFSI w DSG wychodzi 708 zł, z czego dejmujemy 50 zł, więc wychodzi 6,5 stówy za samo OC. Teraz zobaczcie, co się dzieje w przypadku 3.2 VR6. To idealny przykład, że warto próbować, warto liczyć i oszczędzać. 3.2 VR6, większy piec, spodziewamy się czegoś droższego, większego, a tymczasem wychodzi 650 zł, od czego dejmujemy 50 zł i wychodzi równo 6 stów za ubezpieczenie. No naprawdę nie spodziewałem się takiej oferty, nie spodziewałem się, że 3.2 VR6 w ogóle będzie tańszy w ubezpieczeniu. Dodam tylko, że są to te same nadwozia, 8P, Sportback, ten sam rok, reszta danych, właściciel, jest dokładnie wszystko to samo. I 3.2 VR6 wychodzi taniej, także jasna sprawa, wbijajcie do rankomatu, kalkulujcie, macie sportowe auto, macie mocną furę, które ma swoje lata, próbujcie. Próbujcie, bo kto nie próbuje, ten nie oszczędza. A wiadomo jak jest, każdy grosz się liczy, a szczególnie hajs urwany na ubezpieczeniu. Wbijajcie w link, liczcie. Na tymczasem ubezpieczenie dla 3.2 kontra 2.0 wygląda następująco na korzyść VR-a. Także kolejny plus dla VR-a. Jak zapewne widzieliście też po materiałach Kopcio Garage, ten silnik ma naprawdę spory potencjał na mody. Tam u Kopcia bodajże po jakichś modach i strojeniu wyszło 280 koni. Praktycznie na seryjnym osprzęcie to jest naprawdę kozacki wynik jak na quattro i na tą wagę. Podaję to jak trzeba, jeździłem kiedyś taką S3 8P zrobioną na 360 i uwierzcie, że przy tej wadze naprawdę jedzie to znakomicie. No i co najważniejsze, różnica między 3.2 a 2.0, waga przodu. Przyznam szczerze, A4 miała zupełnie inaczej położony silnik, wisiał on tu praktycznie na zderzaku. Ten jest troszeczkę cofnięty, no i wiadomo, inne ułożenie. Natomiast prowadzenie się A4 było tragiczne i tu w ogóle nie chcę dyskutować o tym. Beznadziejnie się to prowadziło. To się prowadzi naprawdę świetnie. Możliwe, że to kwestia zawieszenia, bo nie ma tu już fabrycznych tych pracujących tulej i wahaczy. Są poliuretany, także jest naprawdę twardo i elegancko to się trzyma drogi. Natomiast prowadzenie to jest to, prowadzenie i waga, to są te dwie rzeczy, dla których kupuje się A3, bo to naprawdę fajnie się prowadzi, uwierzcie. A z 3.2 VR6 już nie jest tak kolorowo. I jeszcze jeden główny powód, dla którego można powiedzieć poniekąd odpuściłem 3.2 VR6. Oczywiście pierwszy to cena, jest totalnie zaparowa i nie dałbym tyle za zwykłą A3, wolałbym już S3 sobie ją dłubnąć. Rozrząd, temat rozrządu. Niewiele osób w Polsce ma wiedzę na temat tego rozrządu, niewiele osób to robiło, a jak już ktoś się za to bierze, to od razu mówi, przynajmniej tak usłyszałem od osoby, która naprawdę to ogarnia tip top, już robiła te rozrządy, wyjmuje silnik, bierze całe części zaso, wszystkie, wszystko do rozrządu, kompletny komplet ASO, wyciąga silnik i poniżej tam 5-6 tysięcy nie ma co liczyć, plus do tego oczywiście materiały, plus tam jakieś przewody, które się wysrają przy wyciąganiu silnika. Umówmy się, no tam 7 trzeba liczyć. Kupujecie sobie taką A3 w przedlifcie za 35 koła z 3.2 VR6 i wrzucacie w to kolejne 7 tysięcy, wychodzi wam naprawdę spora suma. I nie wiem, czy wam to się zwróci przy sprzedaży, czy ktoś wam da więcej dzięki temu rozrządowi. Nie wydaje mi się, no koszta są spore przy tym rozrządzie, natomiast sama frajda z jazdy, ten dźwięk jest kozakiem dla mnie. Natomiast prowadzenie zdecydowanie na plus dla zwykłego 2.0 TFSI.
Plus jeszcze jedna taka gruntowna różnica. Niektórzy kupują tą A3 dla strzałów z DSG i faktycznie są one przy 2.0 TFSI. A ciekawostka jest taka, że w nowszych A3 czy tam jakichś Golfach GTI, ostatnio było o tym post na grupie Gregora 10, że nie ma tych strzałów przy zmianie biegów. I faktycznie producent to w pewnym momencie wyłączył od pewnego rocznika. Tu naprawdę mimo seryjnego wydechu potrafi to solidną marchewą załadować i ludzie się po prostu oglądają, mimo że to jest zwykła januszowska A3, jak dla mnie kupiona do remontu mieszkania, a raczej wykończenia mieszkania. A w 3.2 VR6 tych strzałów nie będziecie mieć, niestety. Będzie to naprawdę fajnie, szybko przepinało, ale żadnego takiego dźwięku nie będzie. Zrozumieli, że A3 8P w 2.0 TFSI to najlepsze auto na świecie. Jest to naprawdę w tej cenie spoko auto. No i tak jak powiedziałem, musicie się przejechać 3.2 VR6, musicie się przejechać tym autem, po zakrętach pobawić się, zobaczyć jak to Wam leży. Natomiast ja ze swojej strony polecam naprawdę ten silnik, wbrew temu co niektórzy piszą, specjaliści, szczególnie handlarze, że TFSI to zło, ble i najgorsze. Broń Boże, jest to pierwsza generacja EA113, świetnie się sprawuje, oczywiście miało swoje bolączki, zresztą tak samo jak 1.8 Turbo, czyli tam zawory DV, napinacz łańcuszka rozrządu, co prawda w tym silniku jest około 3 razy tańszy niż 1.8 Turbo, bo Febiego czy tam inne kupujecie sobie za 180 zł i wymieniacie to. Ma swoje bolączki, kosztują one grosze, zrobicie je sobie sami i będziecie naprawdę zadowoleni. Wracając do 3.2 VR6, jestem absolutnie zakochany w dźwięku tego silnika, to jest coś naprawdę pięknego. Natomiast no, kupiłem ten silnik, ale w innej budzie, to zdecydowanie. W A3 jest to za ciężki silnik, wisi na przodzie, nie prowadzi to się najlepiej. Natomiast sam dźwięk to jest taka petarda, no i praktycznie poza rozrządem, mówmy się, rozrząd no w każdym silniku na łańcuchu kiedyś będzie trzeba zrobić. W BMW też mówili, że te łańcuchy były niezniszczalne, a mimo to w tych 3-litrowych dieslach nowszych 300 tysięcy i lecą. Niestety, no prędzej czy później trzeba to zrobić, a taki łańcuszek z rozrządem niestety w VR-ze nie jest tani. No ale cóż, ktoś to kupuje, musi się z tym liczyć, natomiast te ceny, za które są wystawione te A3 są totalnie zaporowe, szczególnie z tych pierwszych roczników, 2005 rok, pognite całe błotniki, ogólnie tam no, rdzaje wpieprzała czasem już niemiłosiernie, na to też musicie zwrócić uwagę. Osobiście powiem szczerze, wziąłbym auto, które ma naprawdę ładną, zadbaną budę, niepoklepaną, nie poszpachlowaną, nie pognitą, nawet z uszkodzonym jakimś silnikiem i sobie to ogarnął.